Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro przedstawi dziś projekt przepisów rozszerzających prawo do obrony koniecznej. Minister chce doprowadzić do tego, by osoby, które się broniły, nie stawały przed sądami. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zdradził, że dziś zostanie ogłoszona kolejna zmiana – rozszerzenie prawa do obrony koniecznej. Uważam, że Polacy powinni mieć większe prawo do obrony, jak ktoś ich napadnie, w stosunku do tego prawa, które dziś obowiązuje. I to też jest wyraz mojego myślenia w trosce o obywateli. O tych, którzy się bronią, często są później ścigani przez prokuraturę niepotrzebnie i w konsekwencji trafią czasami do aresztów. Właśnie dla takich ludzi powinno być państwo. Minister był również pytany o przygotowywaną reformę sądową i zarzuty ze strony części środowiska sędziowskiego o próbę upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Ta reforma składa się niczym puzzle. Krok po kroku przygotowujemy to, co jest potrzebne, żeby ją zrealizować. Na pewno pierwszy etap jest taki, że lepiej zorganizujemy pracę sędziów. Chcemy wprowadzić ten system informatyczny, który będzie ważył, jak obciążeni są poszczególni sędziowie, aby dociążyć ich sprawiedliwie pracą. Ziobro pytany był także, czy weźmie udział w Kongresie Prawników Polskich. Odpowiedział, że najpierw musi się zapoznać z programem spotkania. Zaplanowany na 20 maja i mający się odbyć w Katowicach kongres współorganizują Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych. Wchodzą w życie przepisy o tzw. konfiskacie rozszerzonej. Wprowadzenie jej w życie oznacza m.in. przeniesienie ciężaru udowodnienia legalnego pochodzenia mienia na oskarżonego. Nowelizacja dotyczy konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa, w tym m.in. przedsiębiorstwa, które służyło jego popełnieniu. Zawiera także rozwiązania pozwalające orzec konfiskatę mienia wobec osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie. Zmiana ma uderzyć w oszustów gospodarczych działających wbrew zasadom uczciwej konkurencji. Jej celem jest także uniemożliwienie czerpania korzyści z nielegalnie zdobytych majątków. Prokuratura będzie miała możliwość natychmiastowego zabezpieczenia mienia na potrzeby ewentualnej późniejszej konfiskaty, to tak zwane zamrożenie prewencyjne. Zwłaszcza gdy istniałoby ryzyko wyzbycia się mienia przed wydaniem nakazu zabezpieczenia. Możliwe będzie też stosowanie kontroli operacyjnej, m.in. podsłuchów, w celu ujawnienia mienia zagrożonego konfiskatą. Przewidziano sytuacje, w których możliwa jest konfiskata mimo istnienia przeszkody do wydania wyroku skazującego. Ustawa wprowadza możliwość orzeczenia konfiskaty w razie śmierci sprawcy, a także w przypadku zawieszenia postępowania, gdy oskarżonego nie można ująć lub nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby. Senat wprowadził do tej ustawy kilkanaście poprawek, które Sejm zatwierdził 23 marca. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 11 kwietnia. Dziś rozpocznie się drugi dzień posiedzenia Senatu. Izba rozpatrzy kilka ustaw i nowelizację ustaw. Z kolei w głosowaniu poddana będzie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Senat zajmie się ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przewiduje ona zakaz świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich w jednostkach zainteresowania publicznego. Rozpatrywana będzie również nowelizacja ustawy o kinematografii. Z połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego miałaby powstać Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny. Senatorowie zajmą się również ustawą ustanawiającą nowe odznaczenie Krzyż Zachodni. Otrzymywałyby go osoby, które niosły pomoc Polakom represjonowanym m.in. przez hitlerowski czy komunistyczny reżim. Rozpatrzone będą także propozycje przepisów, które wprowadzą nowy sposób uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich. W planach jest także głosowanie nad ustawami, nad którymi Izba pracowała w trakcie dwudniowego posiedzenia. Jedną z nich będzie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, zaostrzająca obowiązujące dotąd przepisy. Polska jako pierwsze państwo regionu otrzyma amerykański LNG, kontrakt na jednorazową dostawę skroplonego gazu ziemnego z USA. Nasz kraj zawarł w ramach zabiegów o zróżnicowanie źródeł energii. To pierwszy taki kontrakt na dostawę skroplonego gazu ziemnego LNG do Polski. Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podpisał umowę z amerykańską firmą Cherney Energy, będącą liderem na amerykańskim rynku paliwowym w dziedzinie LNG. Tankowiec z amerykańskim gazem ma dotrzeć do Polski na początku czerwca. Do czasu otrzymania dostawy nie ujawniona zostanie ilość oraz cena zakupionego towaru z USA.
Stocznia remontowa Nautas zbuduje statek wywiadowczy dla szwedzkiej marynarki wojennej. 730 milionów koron szwedzkich. Tyle wynosi wartość kontraktu, który będzie realizowany w latach 2017-2020. Stocznia Nauta będzie odpowiedzialna za całość prac przy budowie, wodowaniu oraz wstępnych próbach morskich. Statek powstanie na zlecenie szwedzkiej marynarki wojennej. Kontrahentem polskiej stoczni jest szwedzka grupa zbrojeniowa Saab, odpowiedzialna za montaż wyposażenia wywiadu elektronicznego oraz finalny etap prób morskich. To jest następny kamień milowy, bo jesteśmy chyba jedyną i pierwszą stocznią w Polsce, która wykonuje statek dla marynarki wojennej obcych państwa. Więc to na pewno dla nas jest wyzwanie, przed nami stoi dopasowanie się do ich procedury i na pewno dla nas przynosi duży know-how i także skok technologiczny. Zadowolenia z podpisania porozumienia nie krył Gunnar Wislander, dyrektor obszaru biznesowego spółki Saab. Szwedzka marynarka wojenna potrzebuje w tym przypadku jednego specyficznego statku. To pierwszy krok w stronę dalszej współpracy. To duży sukces nie tylko stoczni, ale także całego polskiego przemysłu, przekonywał prezes stoczni remontowej Nauta Sławomir Latos. Pamiętajmy, że na budowie tego typu statków skorzysta cały przemysł polski. To jest eksport, większość materiałów będzie zakupionych w Polsce, więc z takich kontraktów powinien się cieszyć przede wszystkim przemysł polski. Kontrakt dla Nauty jest efektem porozumienia zawartego w październiku ubiegłego roku między spółką Saab a Polską Grupą Zbrojeniową. Ta współpraca pomiędzy naszymi krajami może, między naszymi firmami, może być współpracą nie tylko stricte przemysłową, ale także szerszą, taką, w której ona nie zakończy się tylko na budowie okrętów podwodnych dla polskiej armii, ale także będzie możliwość realizacji zamówień wyrobów eksportowych przez polskie stocznie. A ambicje szwedzkiej grupy zbrojeniowej sięgają realizacji wartego 10 miliardów złotych, największego w polskich siłach morskich modernizacyjnego programu Orka. Spore aspiracje ma także stocznia remontowa Nauta, która nie wyklucza kolejnych wielkich kontraktów. Oczywiście stocznia Nauta jest gotowa do tego, żeby współpracować z każdym. Nie zamykamy się na nikogo. Firma Saab jest tego przykładem. Wartość kontraktu między Nautą a Saab została objęta tajemnicą. Wiadomo jednak, ile na nowy okręt chce wydać szwedzka marynarka wojenna. Tutaj kwota sięga 730 milionów koron szwedzkich. Wiceprezydent Indii Mohammad Hamid Ansari przybędzie dziś do Polski w Warszawie. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło. W trakcie wizyty w kancelarii premiera dojdzie do podpisania umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa. Wiceprezydent Indii weźmie też udział w polsko-indyjskim forum biznesu. Jak poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek, wizyta będzie okazją do rozmowy o kwestiach gospodarczych, które łączą oba kraje. Podczas spotkania w kancelarii premiera dojdzie do podpisania umowy między ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem a jego indyjskim odpowiednikiem. Celem umowy jest rozwój i koordynacja dwustronnej współpracy w sektorze rolnym. Istotnym elementem jest również identyfikacja barier i ograniczeń występujących we współpracy handlowej oraz podejmowanie działań w celu ich likwidacji. Ponadto umowa ma wzmacniać bilateralną współpracę naukowo-techniczną w dziedzinie rolnictwa. Dla Polski Indie są drugim po Singapurze, a przed Chinami miejscem lokalizacji inwestycji bezpośrednich w Azji. Według danych za 10 miesięcy 2016 roku obroty handlowe z Indiami wyniosły łącznie ponad 2 miliardy dolarów. Polskie linie lotnicze uruchamiają nowe połączenie od 26 czerwca. Podróżni będą mogli udać się w bezpośredni rejs z Poznania do Lwowa. Loty będą wykonywane dwa razy w tygodniu. Trasa z Poznania do Lwowa będzie obsługiwana przez bombardiery Ku-400. Samoloty będą kursowały dwa razy w tygodniu, w sezonie letnim we wtorki i piątki. Jak mówi Adrian Kubicki, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskich Linii Lotniczych LOT, nowe połączenie daje podróżnym możliwość bezpośredniego lotu z i do Wielkopolski. To już szóste bezpośrednie połączenie LOT-u na Ukrainę i pierwsze uruchomione przez LOT połączenie z portu regionalnego do Europy Wschodniej. W lutym polski przewoźnik uruchomił bezpośrednie rejsy do drugiego centralnego portu w stolicy kraju, do Kijowa-Żulian.
LOT planuje dalszy rozwój połączeń. W kwietniu przewoźnik uruchomił bezpośrednie rejsy do Los Angeles, a już jutro zainauguruje bezpośrednie rejsy do drugiego nowojorskiego portu Newark, zwiększając tym samym ofertę podróży za Atlantyk. Władze Turcji zawiesiły w obowiązkach ponad 9 tysięcy funkcjonariuszy policji. Powód? Są oni podejrzani o związki z siatką islamskiego kaznodziei, którego turecki rząd obwinia o zainspirowanie puczu z lipca 2016 roku. Po udaremnieniu wojskowego zamachu stanu, władze w Ankarze rozpoczęły bezprecedensowe czystki w instytucjach państwowych, policji, wojsku, sądownictwie oraz w sektorze edukacji. Przebywający od lat w USA i skonfliktowany z prezydentem Turcji Fethullah Gulen jest w kraju sądzony zaocznie. Zarzuca mu się próbę obalenia prezydenta Erdoğana, którego kiedyś był sojusznikiem, przez utworzenie, jak to określają tureckie władze, równoległych struktur państwa i wprowadzanie swoich zwolenników na kluczowe stanowiska w instytucjach państwowych, w tym w policji i sądownictwie. Sam Gulen, założyciel wpływowego bractwa religijnego, zaprzecza, by był w jakikolwiek sposób powiązany z puczem. 18 kwietnia turecki parlament zatwierdził przedłużenie o 3 miesiące stanu wyjątkowego, wprowadzonego 20 lipca ubiegłego roku po nieudanej próbie puczu. Stan wyjątkowy miał początkowo trwać 3 miesiące, był już jednak dwukrotnie przedłużany. Pozwala on na ograniczenie albo zawieszenie niektórych praw i wolności obywatelskich. Od czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego zwolniono z pracy lub zawieszono w obowiązkach blisko 120 tysięcy osób. Aresztowano ponad 50 tysięcy ludzi. Na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia o godzinie 10. Czekam na Państwa i do zobaczenia. Meble, wakacje, nowe opony, kurs językowy i jeszcze zasłony. Na co wziąć kredyt? Najlepiej wiesz, wizyta w Pocztowym i robisz co chcesz. Kredyt do 100 tysięcy złotych w Banku Pocztowym i na każdej poczcie. Pocztowy, bezpieczny polski bank. Iwona Kowalska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad południowo-wschodnią, a w piątek nad północną Skandynawią wpływ układów wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem niżej z frontami atmosferycznymi i tam przeważnie zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu. Warunki pogody nad Polską kształtować będą niżej. Nad obszar kraju napływać będzie chłodniejsze powietrze. Dziś więcej słońca na południowym wschodzie, nad pozostałym obszarem więcej chmur. Od Skandynawii przez centrum aż po Alpy, a także nad Wyspami Brytyjskimi opady deszczu, opady śniegu nad północną Rosją, a także nad Skandynawią i w Alpach. Najchłodniej w północnej Europie około 11-12 stopni, a najcieplej w Bukareszcie 22. I przejdźmy do mapy kraju. Na południowym wschodzie, na wschodzie i przejściowo w centrum pochmurno z okresowymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na Pomorzu i Wielkopolsce zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach od 7 stopni w Krakowie i w Kielcach do 14 w Poznaniu. Powieje przeważnie słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1014 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.